To ja może zacznę od takiego przykładu, który pojawił się w 2016 roku, będąc na Mistrzostwach Świata w ratownictwie wodnym w Holandii. Szef organizacji holenderskiej zadał mi pytanie, ile osób utonęło w Polsce. Ta liczba oscylowała mniej więcej około 450-500 osób. Ja w odpowiedzi zadałem pytanie, dlaczego on o to pyta. On mówi, że u nich jest problem, bo u nich utonęło 9. Pomyślałem sobie, że on chciałby mi zrobić w jakiś sposób przykrość, albo chciałby mi w jakiś sposób podpowiedzieć, co jest nie tak. Więc zacząłem mówić o tym, że linia brzegowa, inna populacja, więc możemy tutaj się mierzyć zupełnie w innych kategoriach. Ale on mówi, nie Filip, problem jest taki, że z tych 9, 8 to są twoi rodacy. Ja chciałem zadać pytanie, dlaczego u was jest taki problem i co się dzieje? Dlatego bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie, że mogę tutaj uczestniczyć, bo każda część profilaktyki dla nas ratowników wodnych, dla wszystkich podmiotów, które zajmują się ratownictwem wodnym, jest szalenie ważna po to, żeby uświadamiać ludzi, którzy będą wypoczywać niedługo w tym sezonie, trudnym być może, ale dla nas on się nie będzie różnił w żaden sposób, bo nad tym bezpieczeństwem czuwać się chcemy i będziemy. Jakie mamy grzeszki, co robimy? No to oczywiście w moim odczuciu i z mojego doświadczenia wynika, że brakuje nam jeszcze tej powszechnej nauki pływania. To jest jakby taki początek, nauka o podstaw, żeby dzieci miały powszechną naukę i swobodę poruszania się w wodzie. Mam nadzieję, że i tak jak dzisiaj tutaj też rozmawialiśmy z mediami o tym, że większa ilość dostępu do pływania spowoduje, że tego problemu będzie coraz mniej. Natomiast dla mnie jakby kolejnym elementem, który się dzieje, to jest element profilaktyki czy tej edukacji o obszarze wodnym i o ewentualnych niebezpieczeństwach, które na nim spoczywają. I to, co tutaj poruszaliśmy w statystykach, czy pani komisarz poruszała, oczywiście nikt nie zapoznaje się z regulaminem, nikt tego nie czyta. Według ustawodawcy regulamin ma 1 cm, taki ma rozmiar czcionka, którym jest pisana i zazwyczaj problem jest z zapoznaniem się w piktogramach nawet, czyli ludzie, którzy przychodzą do nas na kąpieliska, nie zapoznają się z tymi prostymi informacjami o niebezpieczeństwach, o znakach, o miejscach, o budowlach hydrotechnicznych. No i to jest jakby element, który powoduje, że mamy małą świadomość. Dalej mamy sytuację, w której zaznaczony tutaj alkohol powoduje, że to bezpieczeństwo też jest mniejsze i też jest zagrożone z uwagi na to, że my po alkoholu mamy taką tendencję bycia niepokonanymi i problem ratowników też z takimi osobami jest ogromny, bo narzędzi na to nie mamy większych, a wręcz możemy tylko w pewien sposób informować, zalecać, a już w sytuacjach kryzysowych prosić o pomoc, w tym przypadku służby, czyli policję albo straż miejską, które mogą wtedy swoich narzędzi użyć do tego, żeby bezpośrednio zadziałać z takim poszkodowanym.